Ludzie, idźcie do teatru. No wesoło jest u nas dzisiaj naprawdę bardzo, a to dlatego pewnie, że będziemy zapraszać na spektakl, który nosi tytuł Najszczęśliwszy dzień. I wszystko się zgadza. Ten szczery uśmiech to uśmiech Barbary Garski, która bierze udział w tym monodramie, która wciela się w postać Elżbiety Czyżewskiej, bo to właśnie wokół niej krąży ten monodram. I dzisiaj sobie trochę bliżej poznamy tę postać. No i też przy okazji opowiemy wam, jak to jest przygotowywać taki monodram, jak to jest przygotowywać taki spektakl, jak jest się trochę takim woman show i naprawdę za bardzo wiele rzeczy się odpowiada, więc dzisiaj taka cała prawda o tym, jak powstają monodramy w Polsce. Tak, i w całkiem znanych i dużych teatrach, ale najpierw rzeczywiście porozmawiajmy o samej postaci Elżbiety Czyżewskiej, bo mówi się, że ona jest owiana legendą w środowisku stołecznych artystów lat 60. Zwana była polską Marilyn Monroe i Cybulski w spódnicy i chciałam cię zapytać, ponieważ ta postać jest ci bliska i nie pierwszy raz w swoim życiu zawodowym się z nią spotykasz. Czy to są takie określenia na wyrost, czy one rzeczywiście są adekwatne do jej postaci? Adekwatne, tak. To jest wszystko zgodne z opisem Elki. Ja, kiedy startowałam w castingach do serialu, do tej postaci, zostałam wytypowana. I to był serial o Osieckiej. Dokładnie. I Osiecka przyjaźniła się z Czyżewską. Ja o Czyżewskiej wtedy nie wiedziałam za dużo, przyznam szczerze. I Ewa Brodzka, która była reżyserem castingu, powiedziała do reżysera, Basia powinna ją zagrać, bo Basia ma taką energię jak Elka. No i oczywiście wszyscy na tym castingu, jak mnie zobaczyli i usłyszeli, to mówią, tak, to jest Elka. No i ja później się tak z nią zapoznałam bliżej, to się okazało, że rzeczywiście mamy cechy wspólne. I jest to taki tak, Cybulski w spódnicy. Ja też wiele takich różnych określeń a propos siebie, swoich kolegów słyszałam. Ja myślę, że też są takie typy osobowości w aktorstwie, które się powtarzają. Ja to zauważałam już w szkołach teatralnych, na studiach, że co 2-3 lata jestem w stanie powiedzieć, że typ osobowości przychodzi kolejny raz taki sam. I to jest chyba takie zapotrzebowanie na to, żeby różnicować, żeby była kobieta taka z seksapilem, z wdziękiem, żeby była jakaś taka nudnica, smutnica, że po prostu te typy się powtarzają. No nie ma na to innej rady, no tak musi być. I Elka, no rzeczywiście, no fajna postać, poznałam ją bliżej, okazało się, że byłyśmy związane już dużo wcześniej razem. To znaczy? Tak, to znaczy, że ja, zdając do szkoły teatralnej, dostałam od takiej pani Agnieszki Szulakowskiej, która pomagała mi się dostać i przygotować do szkoły, bo ja o tym nie miałam pojęcia, jak się za to zabrać i zostać aktorką. Przekazała mi do nauczenia się wykonania utwór Kochankowie z ulicy Kamiennej. Ja tę piosenkę kochałam, śpiewałam ją z takim smutkiem i przejęciem. Jak ta dziewczyna z Pisarzowic, jak ta Elka dziewczyna z Powiśla. I zaśpiewałam ją solo, a cappella, zagrałam sobie sama na skrzypcach, na egzaminie wstępnym, wszystkim się podobało. A później, wiele lat później, okazało się, że w serialu o Osieckiej znów wykonam ten utwór, ponieważ Ela Czyżewska była pierwszą wykonawczynią tego utworu, który powierzyła jej Agnieszka Osiecka właśnie w STS-ie na studiach w Warszawie. A słuchaj, a ty wykonując ten utwór na egzaminie dostałaś się później do tej szkoły? Tak, oczywiście, za pierwszym razem, no a jak? No a ja słyszałam, że Czyżewska do szkoły teatralnej podobno trafiła przypadkiem. No podobno, tak, podobno teraz myślę, że tak, to nie ma przypadków w życiu, nie ma przypadków. Rzeczywiście w naszej sztuce Magda Małecka-Wipi, która jest autorką tekstu i reżyserką moją, stała się, to zaznaczyła, że to trochę było tak jakby z przypadku, ale ja mam takie przekonanie, że ludzie, którzy zostają takimi prawdziwymi aktorami z krwi i kości, którzy kochają scenę, kochają kamerę, kamera kocha ich i scena kocha ich, po prostu się z tym rodzą, ponieważ takich umiejętności się nie nabywa. Można nabyć oczywiście techniki, rzemiosła, nauki tego, czym jest władanie naszymi emocjami, natomiast wdzięk i takie obycie się na scenie, no to z tym się przychodzi na świat. Życiorys Czyżewskiej to jest taki gotowy scenariusz na film? Oczywiście, że tak. No, taka postać bardzo złożona, bardzo zagmatwana. Oczywiście ja
myślę, że to wszystko też miało jakąś taką swoją drogę. Lata 60. całkiem różniły się od tych czasów, w których my teraz żyjemy i jakie mamy my możliwości na tamte czasy. To, co ona wykonała i ten jej wielki sukces, no to jest coś niewyobrażalnego naprawdę, jak taka dziewczyna z Powiśla po prostu dotarła tak daleko, aż za granicę. No właśnie, bo powiedzmy, jaka jest jej historia. Cały czas mówimy o niej w kategoriach dziewczyny z Powiśla, ale ona w pewnym momencie, w 1968 roku, opuszcza kraj, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i czy no właśnie tam robi karierę, jest tam zauważona, czy jednak ona cały czas pozostaje polską aktorką polskiej sceny? Na swój sposób robi karierę. Ja podkreślam, że wydaje mi się, że w Nowym Jorku jest nawet bardziej znana niż w Polsce. Natomiast to, co przeczytałaś tutaj wcześniej, powiedziałaś słuchaczom naszym, że była nazwana polską Marilyn Monroe, to były lata 60., 1965 rok. Ona otrzymała w tym roku nagrodę Złotą Maskę dla najpopularniejszej aktorki telewizyjnej i zagrała w sztuce Artura Millera, który był mężem Marilyn Monroe i napisał sztukę Po upadku. Tam była postać Maggie, która była wzorowana na Marilyn. I ta sztuka była wystawiana w Teatrze Dramatycznym. I właśnie Ela Czyżewska zagrała tę postać. I dzięki temu po tej roli została okrzyknięta polską Marilyn. A żeby dopełnić tej całej historii, to było tak bardzo bajkowo, wszystko się jakoś wydarzyło, to Ela na bankiecie poznaje Davida Halberstama, który jest dziennikarzem amerykańskim. Zakochują się w sobie. Nie wiem, na ile ta miłość była fascynacją, na ile była prawdziwą miłością. No ale tak było. Po prostu taka historia niczym Marilyn Monroe z Arturem Millerem. I ona po prostu po 3 latach rzeczywiście wyjeżdża z Arturem, z Davidem. Z Arturem chyba nie, z Davidem do Stanów. I oczywiście też on przyłożył trochę do tego ręki, ponieważ napisał artykuł krytykujący politykę Gomułki. Wiadomo, w latach 60. jak było. Znaczy, niektórzy wiedzą, niektórzy nie. I przez to został wydalony z Polski, więc ona siłą rzeczy no, pojechała za miłością, za mężem. No, były to skomplikowane czasy. W ogóle to wszystko było bardzo skomplikowane. Dlatego ta historia tak nadaje się na film. Nadaje się na film i nadaje się na monodram. Dzisiaj rozmawiamy o monodramie Najszczęśliwszy dzień. Znaczy jeszcze o nim nie rozmawialiśmy. Teraz będziemy za moment rozmawiać. A bohaterką naszego spotkania jest Elżbieta Czyżewska, w którą wciela się Barbara Garska, która dzisiaj jest naszym gościem. A dzisiaj zapraszamy do Teatru Kamienica na premierę, która odbędzie się już jutro i będzie to premiera monodramu pod tytułem Najszczęśliwszy dzień. I dzisiaj w związku z tym razem z nami Barbara Garstka, która bierze udział w tym monodramie. Taka one woman show to będzie. Właściwie jeszcze nie do końca wiemy, co to będzie, ale za chwilę Barbara nam opowie, bo tutaj... Karuzela. Karuzela, no właśnie, pojawiło się to słowo, jakoś ciężko jest to włożyć w ramy. No, myślę, że może być to spore zaskoczenie dla tych, którzy wybiorą się na ten spektakl. Już wiemy, że to jest postać, która gdzieś tam jest bliska tobie, ona jakoś pojawia się w ważnych momentach twojego życia, no bo przy okazji egzaminu do szkoły teatralnej, przy okazji serialu o Osieckiej, w którym grałaś i w którym właśnie zagrałaś Czyżewską. No i teraz powraca w postaci tego monodramu. Ja tak jeszcze ciebie chciałam zapytać tak wprost, żebyś też szczerze odpowiedziała naszym słuchaczom, jakby dlaczego ta postać cię tak bardzo fascynuje, bo dlaczego cię prześladuje w życiu, tego pewnie nie będziemy wiedzieli. Ona po prostu jakoś wraca do ciebie jak bumerang, ale co jest dla ciebie takiego fascynującego w Czyżewskiej? Przede wszystkim jakaś taka tajemnica i smutek, pomimo tego, że z tego, jak się na nią patrzy, no to ona też ma taką energię i magnetyzm w sobie i ten wdzięk i ten uśmiech, który chyba każdy pamięta, czy z filmów, czy właśnie z programów, które można zobaczyć wciąż w internecie. I ten magnetyzm plus to, że była tak zdeterminowana do tego, żeby grać. Ja też jestem zdeterminowana. Wiele razy w swoim życiu udowodniłam sobie, że granie i scena to jest ta droga, którą chcę podążać i będę to robić, dopóki żyję i mam nadzieję, że umrę na scenie. Takie mam marzenie. I to chyba taka pasja nas połączyła. Ta miłość do tego zawodu, do tego, co się z nim wiąże, pomimo wszystkich mroków i czarnych stron tego zawodu, które również są, jak wiemy wszyscy, nie od dziś. W opisie tego monodramu czytamy, że to nie będzie zwykły spektakl biograficzny. Jeżeli nie będzie zwykły, to będzie jaki? Nie będzie zwykły biograficzny, ponieważ jest to spektakl inspirowany historią Elżbiety Czyżewskiej, który ma opowiedzieć
się ta historia przeze mnie, przez nas. My z Magdą na szczęście mamy bardzo, na szczęście mówię, bo nie znałyśmy się zanim zaczęłyśmy współpracę, więc to było wszystko ryzyko, spontan akcja. A nie znałyśmy się, ale mamy podobne myślenie o teatrze i podobną wrażliwość muzyczną. Ja zawsze chciałam zrobić coś sama. Nigdy nie miałam na to odwagi, też latałam od teatru do teatru, więc tych teatrów trochę i ról mam za sobą w dwóch miastach i nigdy nie miałam takiej przestrzeni na to, żeby usiąść i skupić się na czymś, co bym mogła zrobić sama, ale też ciągnęło mnie zawsze, żeby coś pośpiewać, bo jednak trochę no, ta muzyka, szkoła muzyczna i te skrzypce, no ciągle we mnie to drzemie, więc chciałam połączyć granie i zrobić coś dramatycznego, coś i z humorem, i ze wzruszeniem, i z muzyką. No i tutaj wyszło to, jak się to po latach... Tak się teraz okazuje, że na ten monodram to ja już pracowałam prawie całe życie. No ale co ty tam będziesz śpiewała w czasie tego monodramu? Wszystkie piosenki, które śpiewała Ela Czyżewska. Jest jedna skomponowana przez Urszulę Borkowską na rzecz musicalu pod tytułem... Znaczy musicalu, to jest monodram muzyczny. Na rzecz tego monodramu jest skomponowana piosenka pod tytułem Najszczęśliwszy dzień, do którego Magda napisała słowa, Ula napisała piękną linię melodyczną i skomponowała utwór, a wszystkie pozostałe piosenki są piosenkami, które wykonywała Elżbieta Czyżewska, czy to właśnie w STS-ie Kochankowie z ulicy Kamiennej, czy to utwory, które wykonywała w programach telewizyjnych. Kochankowie z ulicy Kamiennej to będzie najważniejsza piosenka tego monodramu? W pewnym sensie tak, chociaż nie jest do końca wykonana tak, jak sobie to wyobrażałam. Jak to? No nie będę tego zdradzać, ale tam są takie smaczki powyciągane na tej piosence, bardziej aktorskie, ale no będzie fajnie, bo ta muzyka wnosi dużo tempa, dużo takich zmian i energię. Zawsze muzyka ożywia i dodaje takiego klimatu, a atmosfera zmienia się w ciągu, no co chwilę się zmienia. Jestem jedna na scenie, więc też nie chcę przynudzać, prawda? Musi być trochę... No na to liczymy, że nudy to akurat tam nie będzie. Nie będzie, ja sama siebie na pewno zaskoczę, znając życie. Ja już po prostu jak czasem coś myślę jakieś słowo na scenie, to sama jestem zaskoczona. Ale będzie fajna przygoda i ja chcę wciągnąć wszystkich, posadzić na tej karuzeli i kręćcie się razem ze mną. No. Barbara Garstka, aktorka, dzisiaj rozsadza swoją energią nasze studio. Nie wiem, chyba tylko z gliszcza zostaną. Resztkami energii. Ej, to są resztki twojej energii? Tak. Zostawiam sobie coś na jutro. No właśnie, bo jutro już ta premiera. W ogóle jak się czujesz dzień przed premierą? Jakby spokojna, no widzę, że uśmiechnięta i tryskająca właśnie tą niesamowitą, pozytywną energią, ale gdzieś tam wewnętrznie jest jakiś stresik? Jest, oczywiście, że jest. Ja jestem po prostu niezmiernie wzruszona, że to w ogóle doszło do skutku wszystko, że się to udało i tutaj muszę podkreślić, że bez pomocy widzów, fanów Teatru Varieté z Krakowa, z którym jestem zaprzyjaźniona od wielu lat, bez pomocy Justyny Sieńczyło z Teatru Kamienica, no nie było, nie miałabym takich możliwości. Tutaj jednak dużo ludzi, jakby mówię, pracowałam na to wiele lat i ludzie, którzy przychodzili do mnie latami na spektakle, postanowili mnie wesprzeć finansowo i wciąż to robią i pomagali mi zbierać te pieniądze na ten monodram. To było ryzyko. Ja zapraszałam też ludzi do pracy. Magdę Małecką, Ulę Borkowską, z którą się znałam akurat z Teatru Dramatycznego, ale... ryzykując. Oni nie wiedzieli, w co wchodzą. Oni po prostu dostali temat. Ja mówię, dziewczyny, ja chcę to zrobić, chcę zagrać sama. Magda już mnie nie znała jako aktorki, nie znała, jak pracuję. Wiedziała, że ja chcę taki tekst, po prostu mieć tekst sztuki o Elżbiecie Czyżewskiej z piosenkami. I to wszystko było no, ryzykanctwo. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Uzbierałam te pieniądze. W ogóle nie wątpiłam, że nie uzbieram, bo przede wszystkim nie zbierałam ich dla siebie. Ja na tym nie zarabiam ani grosza. Ja po prostu cieszę się, że to zagram i jak będę mogła zarabiać, to w przyszłości jeździć z tym po Polsce, bo taki jest zamiar, żeby ten spektakl mógł jeździć i zaglądać do różnych zakątków kraju i przypominać o tej wielkiej legendzie, jaką była Elżbieta Czyżewska. No jak o tym opowiadasz, to mam wrażenie, że oprócz tego, że wystąpisz na scenie, to też musiałaś się zająć no tak naprawdę wszystkim w tym spektaklu. Taka jest rzeczywistość aktorska. Tak, to jest niestety... Niestety tak. No jest to bardzo ciężko jest zrobić coś samemu. Nie da się, no trzeba mieć do tego team. Ja po prostu jakoś dzięki chyba zaufaniu wielu ludzi to
uzbierałam to wszystko, zorganizowałam. No tutaj Justyna Sieńczyło zgodziła się, żebym mogła pracować u nich na scenie Emiliana, wystawić premierę Teatr Varieté, do którego również zapraszam, bo w Krakowie w czerwcu tam zagram 1 i 2 czerwca. Od razu, wiedząc, że ja za coś takiego się zabieram, zaoferowali mi pomoc, trochę wsparli mnie finansowo, trochę od strony marketingu. Ja przecież no, o tym kompletnie nie mam pojęcia. Ja jestem aktorką, ale mam też wyczucie i jestem taką bardziej osobą liderką, się czuję, że wiem, że muszę dopilnować pewnych spraw i po prostu pilnuję tego, organizuję no, te wszystkie jakieś nawet bankiety, ale tutaj mam tyle znajomości. Anię Grabowską obok, która też jest coacherką śpiewu z Teatru Dramatycznego. Także znajomości z poprzednich teatrów również się przydały do tego, żeby stworzyć team przede wszystkim, który pomaga mi to wszystko zapiąć. Ja nawet mam, słuchajcie, taki zeszyt, w którym zapisuję co na co, jak ja się czuję, myślę, za każdym razem zapisuję ołówkiem co chwilę, ile już mi ubyło pieniędzy, na co wydałam, mówię, jak w jakichś starych czasach, nie, że ja mam komputer, ja nawet rozkład na premierę, gości na kartce sobie od linijki rysuję. Ja słyszałam, że do tego służy Excel. Ja też słyszałam, ale ja już nie mam czasu na to wszystko. Ja po prostu jadę już po jak umiem, po prostu po swojemu i no i to jakoś tak idzie. No ta karuzela się kręci fajnie, dopóki z niej nie wysiądę, to się zakręcimy, będzie fajnie, no. Czy ty jeszcze dzisiaj lecisz na próbę, czy oczywiście. Już dzisiaj chill, spokój, po prostu takie mentalne też przygotowanie do tego, że jutro staniesz na scenie ze swoim monodramem? Ja niestety mam dzisiaj jedyną próbę w pełnych kostiumach chyba i w charakteryzacji i w światłach, które jeszcze do końca nie są gotowe. Wczoraj przeszliśmy bardzo ciężką próbę ze światłem, musieliśmy poustalać wszystko, zapisać, zrobiliśmy wstępny szkic. Dużo rzeczy trzeba poprawić, wyczyścić, pozmieniać, więc dzisiaj też czeka nas bardzo ciężki wieczór, pewnie do nocy, jak to znam życie. I też pierwszy raz założę niektóre kostiumy, no to wszystko ma znaczenie. Wiadomo, o wszystkim decyduję ja na scenie, więc jest to no, taki też trening dla mnie. Jutro już sobie odpuszczam wszelkie spotkania z rana. Mam zamiar się wyspać, chociaż pewnie nie pośpię za długo. No i później pójdę grać. Basia, czego ci życzyć tak dzień przed premierą? Tak szczerze, otwarcie. No satysfakcji widowni pełnej. No to tego życzę ci z całego serca. Jestem pewna, że akurat tego na 100% nie zabraknie. Zapraszamy na spektakl Najszczęśliwszy Dzień jutro, 5 kwietnia w Warszawskim Teatrze Kamienica premiera, no ale później też spektakl jeszcze będzie można zobaczyć. 6-7 kwietnia w Kamienicy, 1-2 czerwca w Teatrze Varieté. A zapraszała razem z nami Barbara Garstka, aktorka. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce. Tak.